Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Witam was w kolejnym odcinku, oczywiście z Minecrafta. No i co? Lecimy. Tak więc najwięcej osób wydaje mi się, że pisało, żebym poszedł do kopalni. Tak więc pójdziemy do kopalni. Ja już sobie troszkę zrobiłem na live'ie, ale jeszcze muszę wam coś wytłumaczyć. Ostatnio podczas tworzenia świata nie wybrałem Biomes Oplenty. Podczas tworzenia, tak? Tam jest jako typ świata, coś takiego. Więc musiałem zrobić save'a na nowo. Odzyskałem mniej więcej to, co miałem. Niestety nie zrobiłem na tym samym seedzie, ponieważ seedy są całkiem inne na czystym Minecrafcie i tutaj na Biomes Oplenty. Więc zrobiłem losowy, randomowy świat. Poza grą, poza live'em i w ogóle zrobiłem sobie taką pierwszą bazę, wykopałem. No i na live'ie poszliśmy troszkę w kopalnię, tamtą kopalnię wykopaliśmy oraz zwiedziliśmy tą wieżyczkę. Zostało nam jeszcze tutaj jedno miejsce do zwiedzenia, a mianowicie ten tutaj kolejny jakiś obiekcik z modów. Ale tak jak mówię, mówiliście, żebym poszedł w kopalnię, tak więc w tą kopalnię pójdziemy. Tylko musimy się przygotować oczywiście, więc ja wszystkie gówna, jakie tylko mam, czekajcie, chlebki mi się przydadzą. Być może jak coś spotkamy, to również i mieczyk. Na pewno kilofy, tylko teraz tak o, mamy żelazo, na pewno będziemy mieli troszkę do przepalenia. O właśnie, to sobie je przepalmy od razu. Jak widzicie, troszkę surowców ogólnie już uzbierałem, ponieważ właśnie też troszkę kopaliśmy na live'ie. No i dobra, tu jeszcze strzałę oddamy, to nam niepotrzebne, ten miecz koprowy i w ogóle Kilof, mówiliście, że to jest takie gówno, że masakra. Nie wiem, możecie napisać wy, YouTubowicze, jak to wygląda, czy naprawdę ten Kilof koprowy jest aż taki słaby. Okej, okay, patyki nam się przydadzą, a nawet i kilka więcej, bo chcemy raz, dwa, trzy kilofy jeszcze żelazne. Okej. Okay. Bierimy żelazo oczywiście, rozdzielamy na pół i okej, okay, jak na razie mamy tylko i wyłącznie oczywiście, no. Jeden, a tu jeszcze mamy żelazo jedno, to zrobimy jeszcze, okej. Okay. I czekamy jeszcze na żelazo. Dobra, więc ogólnie tak wygląda nasza okolica. Też wam pokażę mniej więcej. Tam jest, widzę, jakaś kraina, taka wysoka dosyć. Być może jakieś, nie wiem, latające wyspy, jeśli są. Tak to wygląda. Ogólnie też takie info do was, jak coś, to dzisiaj prawdopodobnie odbędzie się live. Wy dostajecie ten film chyba o 15, więc tak mniej więcej za godzinki, być może, za dwie godzinki być może odpalę live'a na YouTubie prawdopodobnie, więc jak coś, to będziecie mieli info na YouTubie. Warto śledzić YouTube'a i wchodzić na nasz kanał, żeby było info jak coś. Dobra, bierzemy. Nie wiem, co jeszcze będę konkretnie grał, ale być może właśnie taki live się pojawi, więc po prostu was zapraszam. Dobra, weźmy sobie wszystkie kilofy, jakie tylko mamy gdzieś tutaj do ekwipunku. Pochodnie mamy, to mamy jedzonko. Dobra, odłóżmy tą sztabkę, no i idziemy na dół. Jak widzicie, sobie zrobiłem nawet ładne zejście. Już tutaj potrzebujemy teoretycznie jeść. Tak, wiem, że tutaj mam dużo surowców, ale nie chcę ich na razie zbierać. Na razie niech one sobie tutaj jeszcze stoją, że tak powiem. Odnowi nam się, jak mamy pół serduszka, znaczy pół jedzonka mniej. Czy nie bardzo, odnawia się, dobra. Ogólnie taki był zamysł tej kopalni, ale stwierdziłem, że nie. Że polecę w typowym buraczanym stylu, czyli po prostu będę kopał jeden taki szeroki tunel, to znaczy jeden szeroki, jeden tunel taki tutaj w tą stronę, w lewo, prawo, a kolejne tunele będą wychodziły po prostu w, tak o, tutaj co dwa, raz, co cztery, sorry, tutaj, dobrze mówię, raz, dwa, nie, co dwa. Dobrze, co dwa. I wtedy widzimy, co jest tutaj, co jest jeden wyżej, niżej i tak dalej. I w ten sposób po prostu będę sobie tą kopalnię tutaj robił. Oczywiście tutaj za długo raczej nie zamieszkamy. Tutaj, jak widzicie, wcześniej w sumie szliśmy w tą stronę i tam sobie robiliśmy. Ale w każdym bądź razie teraz polecimy sobie w tą, później polecimy jeszcze w tamtą i w ten sposób będziemy sobie tutaj jak na razie kopali, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób na znalezienie wielu surowców, więc po prostu tak sobie postanowiłem. Będziemy wykopywali tak naprawdę wszystkie surowce,
kurczę, bo wydaje mi się, że wszystkie gdzieś tam nam się kiedyś przydadzą. Mając tyle modów, to no, wydaje mi się, że na pewno trzeba będzie wszystkie wykorzystać do czegoś. Być może nie do jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, ale chociażby do jakichś takich podstawowych w miarę. I w ogóle też ludzie, dziękuję wam bardzo serdecznie za tyle lajków, ponieważ w ciągu zaledwie 24 godzin wbiliście pod ostatnim odcinkiem, pod pierwszym odcinkiem 1000 lajków, tak więc naprawdę bardzo mocno się cieszę. Dziękuję wam za te lajki, dziękuję wam za każdy komentarz również, ponieważ komentarzy również o dziwo było bardzo dużo. No i cieszę się, że ta seria wam się podoba, mam nadzieję, że zostaniecie z nią jak najdłużej, mam nadzieję, że pozwolicie mi, żeby ta seria trwała długo i w ogóle. No i że naprawdę będziemy się razem tym Minecraftem cieszyli. Być może z czasem, tak jak mówiłem, dojdzie do nas Cytrus, ale to być może zobaczymy, czy będzie w ogóle chciał i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie, to z nim zrobimy jakąś inną serię z jakiejś innej mapki, na przykład typowo survivalowej czy coś. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno ta seria, mam nadzieję, że ta seria będzie naprawdę całkiem fajna, że wam się nie znudzi za szybko, no i że będziemy mogli naprawdę fajne rzeczy tutaj wybudować. Okej, mamy coś tu już tutaj Stonecrafta, więc oczywiście wykopiemy sobie te kryształy. Na pewno nam się później przydadzą. Dobra, wiem, że możecie nie widzieć, więc wam dam pochodnie. Dobra. No i tak mówię, no wykopuję jak na razie wszystkie minerały. Coś na pewno nam się z tego przyda. Może nie wszystko, ale coś na pewno. Tak więc oczywiście to wykopuję. W ogóle na live też ludzie mi mówili, że... czy to w komentarzach na YouTube, już nie pamiętam. Że Husiek cały czas szukał u siebie na save'ie srebra, a mi udało się w ciągu chwili znaleźć. No i no trudno. No ja tak jak mówiłem na live, czy tam właśnie odpowiedziałem komuś. No cóż, ja Huśka zapraszam. Jeśli chcę pożyczyć, to proszę bardzo, da mi jakieś fajne parę rzeczy tam od siebie z save'a, to ja mu z chęcią oddam troszkę srebra, bo tam kilka sztuk w sumie wykopaliśmy, więc tak. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Ferrus tu jest, dobra, czekajcie. Tu mamy koble, to sobie zakopmy. Okej, no i lecimy dalej oczywiście. Tinore, klej, nie chcemy kleju. Dobra, no i lecimy dalej. Mówię, no na początku jakoś za wiele nie będzie się działo, bo musimy zebrać podstawowe rzeczy. A, w ogóle, wiem co wam miałem mówić. Mianowicie, pamiętacie naszą serię Adventure Tech, nie? Na pewno musicie pamiętać. Jeśli jesteście naszymi widzami od dłuższego czasu, to musicie pamiętać. I wpadłem na pomysł. Ktoś mi również to podpowiedział. Znaczy, ja to już miałem w zamyśle od dawna, ale ktoś mi to również dodatkowo podsunął właśnie w komentarzu. Żebym jako domek zrobił nasz domek właśnie z serii z Adventure Techa. I to jest genialny pomysł. Ja będę się starał ten domek odwzorować jak tylko będę mógł. Oczywiście na pewno mi się w 100% nie uda, co jest oczywiste, ale będę się starał po prostu, żeby ten domek był jak najbardziej, tak wiem, nie powinienem kopać pod siebie. To była tylko i wyłącznie czysta głupota. Nie zapomniałem o lekcji u JJ'a. I no mówię, będę się starał zrobić taki domek, jak mieliśmy na właśnie serii naszej z Adventure Tech. Mam nadzieję, że się uda przynajmniej troszkę go odwzorować. Jeśli tak, to naprawdę będzie fajnie, będzie spoko, ponieważ domek naprawdę był spoko. Pomimo tego, że jakimiś architektami w Minecrafcie nigdy nie byliśmy, z Cytrusem to domek wyszedł nam naprawdę spoko i naprawdę fajnie, dosyć ciekawie wyglądał. Dodatkowo oczywiście później jako sobie podwórko dodatkowe będzie... już mi się język ląta. Jakoś tam będziemy sobie podwórko sami, jak to się mówi, ozdabiali, ale chodzi o sam domek, który po prostu, no naprawdę wydaje mi się, że był genialny właśnie w serii z nie z Towncrafta, Boże, co ja gadam, z Adventure Techa. Tak więc wydaje mi się, że pomysł również wam się spodoba. Mam nadzieję, że go jak gdyby zaakceptujecie. Nie mamy dalej. I że będziemy mogli wspólnie tutaj naprawdę pobudować, poszaleć. Z różnymi modami, ale jakże i również właśnie ze zwykłym budowaniem, czyli tym, co tak naprawdę w Minecrafcie jest jako tako, no można powiedzieć, najważniejsze, tak? Dobra, czekajcie, bo tutaj chyba pochodnie zniszczyłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Tak, zniszczyliśmy. Aha, jak wyrzucimy, to również daje światło. Okej, to jest ciekawa opcja. Dobra, zbierajmy. No wszystko zbieram, bo wiem, że mi się wszystko na pewno kiedyś tam z czasem przyda. Być może, no dobra, może być nie wszystko, ale większość na pewno. Dobra, zbieraj to. Okej, pochodnią zniszczymy, co by nie było.
że niszczymy, że marnujemy. I dobra, i ciekawe teraz tylko i wyłącznie, bo jesteśmy na 13 poziomie. Chyba tak, jakoś tak. Zaraz wam zresztą pokażę. Na 11. Tak więc zobaczymy, jak to będzie. No Boże, nienawidzę tego. O, dobra. Stara, dobra taktyka z różnych serwerów. Czekajcie. O, i sam się niszczy. Tak samo można zrobić z piaskiem. To jest bardzo dobra taktyka. Bardzo stara w sumie taktyka na niszczenie właśnie czy to piasku, czy to o luju. Czekajcie. Czy to piasku, czy to właśnie gravelu, żwiru. Więc polecam, naprawdę bardzo fajna opcja. Ja to pamiętam jeszcze za czasów, tak to nazwijmy dzieciaka, no bo ile się miało? 12 lat, 13 wtedy? Jakoś tak chyba, tak mi się wydaje, no. O luju! Jest i lawa. Jest i ona! To ona... Nie będę śpiewał. No więc... Co to za glutowata woda? Pipka wam w oko. Nie będę was tam kopał, skoro macie jakieś tam swoje inne wyczyny, inne zamiary i w ogóle. Dobra, postawmy to tu. Z tej strony będę mógł raczej wykopać. Dobra, to chociaż z boków wykopię. Z góry nie będę ścinał, bo no skoro ma mi woda lecieć, chociaż czekajcie, zobaczmy. O, tutaj nie ma, tu nie ma. Czekajcie, czekajcie, może nam się uda chociaż tutaj tego aluminium, abelinium wybrać. Dobra, ogólnie też sprawa wygląda tak, że chciałbym z czasem również coś z Husiem nagrać, bo wiem, że tutaj jako tako multi jest, bo on oczywiście często gra z Mają, czyli ze swoją dziewczyną, więc jakoś multi musi się dać połączyć, więc fajnie by było, jakby mi się udało go również właśnie do Minecraftów zaprosić, bo już jako tako jesteśmy w miarę zmówieni na nagrywanie LS-a, ale LS to wiecie. Dobra, w sumie wiecie co, chodźmy może sobie poszukajmy jakichś fajnych złóż. Czy to już są diaksy? Nie, to jest silver, właśnie. Mi się będzie myliło, ale damy radę i ja na początku, jako na pierwszy odcinek, fajnie by było właśnie znaleźć diaksy. Tak więc, ja wiem, diaksy na tej paczce nawet... Nie są chyba w połowie skali, jak to się mówi, najlepszych minerałów, ale diaks to diaks. Diaks jest, jak to się mówi, legendarny, więc diaksa po prostu, no trzeba mieć. Czekajcie, uranium, bo flint nam jest niepotrzebny, to zbierzemy sobie za to kryształki. No dobra. Nie, to nie były diaksy, to były dalej amelinium. Oluju, co to jest? Cóż to? Oluju! Oluju, 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 lolololololololo. Oluju, 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 oluju. Odnawiaj się, odnawiaj się, odnawiaj się. Silver, silver. A, to silvery są, dobra, sorry, mój błąd. Ale w każdym razie coś nas podpaliło i to nie było miłe. To jest yellowrite. A, tu była woda, mogłem tu przyjść w sumie, no tak. Dobra, tam jest kolega, dobra, weźmy go, połóżmy. Uśpijmy. Chodź, 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 kolega, śpi. Wiem, że możecie mało widzieć, ale już spokojnie. Dobra. Okej. Dobra, obierzemy kolegę, chodź tu kolega, chodź. No kolega, no, gij mi tu. Czekajcie, pochodnia. Trzeba iść na górę, zatkać tą wodę. O, nie tu! O, tam. Ale tu jeszcze z góry płynie. Okej, to czekajcie. To jeszcze podpłyniemy sobie. Postawimy tu o. Pochodnierkę jedną. I tu drugą. Okej. Tam wyżej na pewno nic nie będzie. Bo tam jest już za wysoko, jak na diaksy. Tutaj przyszliśmy stąd. Jeszcze skądś wypływa? A, stąd obstawiam. Nie. What the hell? O, zbugowała się woda, dobra. Dalej się...
Przez te krzaki się chyba buguje. Ewentualnie te krzaki są jakieś mega mocne, nie wiem, jak super moce jakieś. Dobra, tu jeszcze, a tu mamy golda, więc sobie golda wykopmy. Okej, okej, dobra. Dobra, kolega, wyłączaj się. A my idziemy dalej w poszukiwaniu naszego golda, diaksów naszych. Bo jak na razie kiepsko, bardzo kiepsko wręcz bym powiedział. Tutaj mamy znowu w górę wejście. Ale dobra, zaryzykujmy, być może zaraz... Aha, okej. Czyli tak, tu nie mamy nic, tu nie mamy nic, okej, okay. Idziemy w drugą stronę tym razem, w tamtą, o. Okej, okay, dobra, wykopmy sobie przejście bokiem, co by było w miarę bezpiecznie. Okej, okay. Czyli jesteśmy, tu diaksów nie ma. Okej, okay. Nie tu, tu o, pochodnienkę. Oluj, abym tam wpadł. Czekajcie, czekajcie, to nie są diaksy, to jest dalej silver tylko. Tam jest jakaś ładna. Czekajcie, czekajcie, bo tam mi się podoba jedna skała. Nie wiem, czy to jest emerald, czy coś to jest. Okej. Okay. Malachite. Okej, okay, zbiorę, bo pierwszy raz widziałem. Widzę coś takiego w ogóle. Tak więc zbiorę. Aaa, spaliło mi się. Dobra, trudno. Pieprzyć to, idziemy. Tam do góry na pewno nic nie będzie, tak jak mówię, bo tam jest już za wysoko. Teraz trzeba byłoby zobaczyć tu. O, a tutaj jest znowuż... Za nisko troszkę. Znaczy za nisko, ten sufit mi bardzo przeszkadzał, tak. Dobra. Przekopmy się of course. Dobra, nie przekopujmy się bokiem, bo to nie ma sensu. Weźmy sobie, zróbmy mostek. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czy tu będzie? Ja tam pusto znowu. Dobra. O, diaksy widzę. O, tutaj mamy ten malachite. Tu kolejny. Okej. Okay. A nie mamy miejsca nawet na niego. Dlatego nie zebraliśmy wtedy. Dobra. Tutaj też bierzemy go. A, i tutaj też pusto. Cicho i w ogóle. Okej. Okay. Okej. Okay. No to powiem wam tak, że jesteśmy w jednej wielkiej... Oraz ciemnej dupie, bo nie ma nigdzie. Żadnych znaków o diaksach. Pod diaksach i tak dalej. No dobra, no to kopiemy przed siebie, prosto, dalej. Zobaczymy, może coś dalej znajdziemy. Dobra, pochodnia i kopiemy dalej, kopiemy, kopiemy dalej. Dobra. Zaraz będziemy oczywiście odcinek kończyli, ponieważ tak już to długościowo wygląda. Dobra, kolejna pochodnienka. Nie będę zbierał tutaj jak na razie. Spokojna wasza. Wiem, że miałem zbierać surowce, ale te diaksy mnie tak tą głowę zajęły, że normalnie... No, muszę mieć diaksa, no. Kurde, no. Czekaj, to. No ja zaraz będę miał, no... Uwierzcie we mnie. Ja również potrafię mieć nosa do diaksów jak husiek. Może nie aż tak dobrego, ale również potrafię mieć, uwierzcie mi. Zaufajcie. Dobra. Okej, okay, teraz tu. Okej, okay. ziemia. Stone. Okej, okay, zakopmy i lecimy. Lecimy. Zaraz będą diaksy, ja wam mówię. Tu jest lawa. Lawa, okej. Okay. Wykopmy tam najdalej jak się da. Okej.
Dobra, to jest silver only. Dobra, silver. No kurde, no muszą być diaksy. Ja to czuję, że gdzieś tutaj są. Ale pytanie, gdzie teraz? Cholera. Aż się czekajcie, napiję za chwilę na szczęście. I mówię wam, że wejdzie. Wejdzie. Gdzie ja mam wodę? Tu mam wodę. Dobra. Czekajcie, w sumie możemy jeść i bić na raz. Okej. Dobra. Lecimy dalej. Oczywiście wy nic nie widzicie, ale już ogarnąłem, damy radę. Okej. No, kurde! Te diaksy, jak ja sobie pomyślę, te diaksy. Gold, no dobra, gold może zawsze być. Nigdy nie zabraknie, znaczy nigdy za wiele golda, o tak. O, dobra. Tu jest ten znowu dziwny kamień. Ja sobie go będę zbierał. To jest Biomes of Plenty. Zobaczmy sobie, co możemy z niego zrobić. Malachite. A, nie, przecinek. Malachite block. Powertiel. Okej, dobra, mniejsza. Dobra, no kurde, panie i panowie, no nie będę na siłę przedłużał tego odcinka, ale w kolejnym odcinku również napiszcie mi, co chcielibyście ujrzeć. Ja na pewno oczywiście do tej waszej porady się zastosuję, tak jak i w tym odcinku. Chcieliście kopalnię, mieliście kopalnię, zobaczymy, co chcecie w kolejnym. Nie wiem, czy przygotowywanie już na przykład ładnie naszej bazy, czy cóż byście chcieli. Czekajcie, tu jeszcze trzeba zakopać. Okej, możemy postawić. No nie wiem, no to zależy wszystko od was, co wy byście chcieli po prostu w kolejnym odcinku zobaczyć. Tak jak mówię, czy to będzie dalej kopalnia, czy to będzie na przykład właśnie już kuźwa myślałem, czy to będzie jakieś przygotowywanie działki, czy w ogóle szukanie terenu pod naszą działkę na nasz domek. To wszystko zależy od was. Piszcie, ja z chęcią oczywiście komentarze poczytam. Podowiaduję się, co wy chcecie zrobić. Znaczy zrobić, żebym robił. No i co? No spotkamy się w kolejnym odcinku, tak więc z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko wam się podobał. O, lawa. Ja lubię lawę i diamenciki również lubią lawę. Czekajcie, zbierzemy sobie malachite. Tutaj nie ma, tu nie ma. Okej, tu jako tako wygląda, żeby nie było nic. Tu natomiast wygląda to tak, jak gdyby coś tam mogło być. Więc jeszcze zanim się pożegnamy, pójdźmy i sprawdźmy to, jak by powiedział pewien YouTuber. Dobra. Bo to wygląda obiecująco. Tam crafta sobie zbierzemy. A nie zbierzemy, bo nie mamy gdzie. To wyrzućmy dyrta. Aha, okej. Nic nie było. Tak więc, tak jak mówię, no trzymajcie się. Do kolejnego. Miałam nadzieję, że mimo wszystko wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie łapce w górę. Nie zapomnijcie o tym, proszę was. Chyba, że chcecie w dół, no to wtedy zostawcie łapkę w dół. Ale jakąś łapkę po sobie zostawcie. No i co, no to byłoby tyle. Więc trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Na razie. No i papa. I robi nam się tutaj. Okej. To czekajcie, wejdziemy tu o. O, okej. O.
Czekajcie, czekajcie, bo mi się tutaj wszystko teraz zaleje. A tam byłoby ciekawie pójść jeszcze, wiecie? Bo tu może być ciekawie. Właśnie, tu może być ciekawie. Ja mam się z wami żegnać już, ale jak ja mam się żegnać, jak tutaj tyle dobroć. Tyle dobroć. Normalnie masakracjo, czekajcie. Ja tu czuję zło, kuźwa mać. Aluju, czekajcie, bo tu jest ropa, o ile dobrze kojarzę. I ona strasznie spowalnia. No nie no, deksów jak nie było, tak nie ma. Niestety, dobra, tak więc już nie przedłużam. Trzymajcie się, do kolejnego. Na razie, no i pa, pa.